Te targi faktycznie odbywają się po raz pierwszy w hali sportowej 2. Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Patrząc na ubiegłoroczne duże zainteresowanie zarówno wystawców, jak i wysoką frekwencję odwiedzających targi, podjęliśmy po prostu decyzję o organizacji tego wydarzenia na hali większej. Mamy możliwości przyjęcia większej ilości wystawców, większej ilości osób odwiedzających targi. Jeżeli chodzi o wystawców, mamy około 50. Jeżeli chodzi o odwiedzających, tutaj trudno powiedzieć o konkretnych liczbach. Myślę, że nawet około 500 odwiedzających. Poszukiwani są pracownicy z sektora przemysłowego oraz usługowego. W sumie w zawodach nie wymagających konkretnych kwalifikacji, ale również na stanowiska, gdzie wymagane są już kwalifikacje. W takich zawodach jak spawacz, kierowca samochodu ciężarowego, technicy testu, napraw, technicy jakości, czy operatorzy maszyn CNC. Mamy tutaj klasy, gdzie jednak przedmiotem rozszerzonym jest język angielski, a jest to język wiodący na rynku pracy, więc to kształcimy na tym etapie. Mogę powiedzieć to, że wprawdzie jesteśmy liceum, jednakże jest grono osób, które nie są jeszcze zdecydowane, gdzie chciałyby dokończyć swoją edukację, czy też pójść do pracy, dlatego targi są jak najbardziej właściwe. Ja nazywam się Anna Bartoszewicz-Pajka, jestem specjalistką do spraw kadr. I ja jestem Jessica Perwik, jestem specjalistą do spraw szkoleń. Duże zainteresowanie dzisiaj było, sporo osób w różnym wieku do nas przychodziło, dużo też osób młodych, bo za chwilę kończą szkołę, więc już rozglądają się za pracą. Oferty, które mamy przygotowane, są różne. My jesteśmy firmą techniczną, firmą produkcyjną, więc to są oczywiście głównie prace z tego obszaru. Poszukujemy inżynierów, poszukujemy różnego rodzaju specjalistów w obszarze na przykład zakupów, sourcingu, transportu, ale również poszukujemy osoby na produkcję. Operatorów produkcji, brygadzistów, osoby również do pracy w magazynie. Mamy dużą ilość dostarczonych z CV, więc mamy z czego wybierać. Można pokazać, bo jest tych sporo. Z 30 może? Myślę, że zdecydowanie dobry pomysł, bo i dla nas jest wygodniej, i też dla osób, które tutaj przychodzą pytać o pracę, bo kiedy czasami jest kolejka, mogą sobie tutaj po prostu poczekać, nie ma zbyt dużego tłoku, także myślę, że bardzo dobry pomysł. Tegoroczne targi pracy podzieliliśmy na 5 stref tematycznych. Do dyspozycji odwiedzających jest strefa pracy, która obejmuje pracodawców i agencje zatrudnienia. Strefa mundurowa, w której wolne etaty prezentują przedstawiciele policji, wojska, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. Następna strefa to strefa biznesu. Jest to ukłon w stronę osób, które rozpoczynają działalność, myślą o założeniu firmy, czy też ją prowadzą. Kolejną strefą jest strefa rozwoju. W tej strefie można porozmawiać z doradcami z powiatowych urzędów pracy, specjalistami sieci EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, z przedstawicielami jednostek szkoleniowych, czy też uczelni wyższych. I ostatnia strefa to strefa zdrowia, w której można skonsultować się z wybranymi przedstawicielami, specjalistami. Można powiedzieć, jakiego rodzaju oferty pracy są tutaj dostępne? Szanowni Państwo, mamy różne oferty, od prac prostych do specjalistycznych. Jak Państwo wcześniej widzieli, czy od pomocników po średni personel biurowy, czy osoby z wyższymi kwalifikacjami. Zachęcamy do korzystania z oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim. Mamy oferty pracy dla mieszkańców również powiatu tczewskiego ze względu na możliwość dojazdu do naszego powiatu. Jeśli nie znajdą Państwo oferty pracy w tutejszym powiecie, zachęcamy do kontaktu z Urzędem w Starogardzie Gdańskim, skorzystania z naszych ofert. Nasze oferty dostępne są na stronie internetowej naszego urzędu, więc też nie muszą Państwo
Państwo przyjeżdżać i jak najbardziej mogą Państwo z tych ofert skorzystać. Na terenie powiatu starogardzkiego duże firmy, które zatrudniają po kilkaset osób, więc to też są oferty na produkcji w takich firmach, ale też oczywiście pojedyncze zakłady, które zatrudniają od 5 do 10 pracowników, również poszukują pracowników. I to praca jest niekoniecznie związana z tym, że musi być zawód rzemieślniczy. Są też czasami oferty proste lub oferty związane z przyuczeniem do zawodu. Bardzo serdecznie na wręczeniu nagród i dyplomów laureatom konkursu Mój Talent w planowaniu kariery zawodowej. Ja nazywam się Hanna Jereczek, jest mi bardzo przyjemnie poprowadzić dzisiaj dla Państwa tę uroczystość. Chciałabym serdecznie przywitać wicestarostę powiatu tczewskiego, pana Andrzeja Wdzisika. Witam również dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, panią Żanetę Sadowską. A szczególnie pragnę przywitać młodzież biorącą udział w konkursie wraz z opiekunami i przedstawicielami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego. Uznaliśmy, że część z Was po prostu wykazała się troszeczkę większą kreatywnością, pomysłowością, oryginalnością. Ale niewątpliwie każdy z Was zasługuje na uznanie. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Ja w imieniu pana starosty, którego dzisiaj nie ma, myślę, że go zastąpię w miarę godnie. Pani dyrektor, bo to Urząd Pracy to jest początek, który nam pokazał, że można, że trzeba tą młodzież zachęcić, pokazać kierunki, co można zrobić, a najbardziej się cieszymy, że wykazaliście trochę więcej niż minimum, bo od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba chcieć. Jeżeli wy chcecie, to wam się wiele rzeczy uda. To, co zrobiliście, to już jest wielka sprawa, ale to jest początek. Ja wierzę mocno i jestem o tym mocno przekonany, że my będziemy się mieli kim chwalić. Bo o to nam też chodzi, tak? Was nagrodzimy, ale generalnie będziemy się chwalili, że mamy taką zdolną młodzież, że potrafi zrobić więcej niż pozostali. I życzę wam, żeby w życiu wam się też udawało. Jest to doskonały moment na to, aby docenić uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego, którzy w kilku minutowych filmikach zaprezentowali swoje talenty i ich pomysły na wykorzystanie w pracy zawodowej. Łącznie w konkursie wzięło udział 11 uczniów z 6 różnych szkół z terenu całego powiatu tczewskiego. Ale talent sam sobie również naprawdę wielkie uznanie, tak. Bardzo proszę. Wiecki Maciej, uczeń szkoły Kolegium Marianum i członka... To zajęcie drugiego miejsca. Gratuluję. Punktualność u koleżanki.